Witamy i zapraszamy na transmisję z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie za chwilę rozpocznie się mecz, na który wszyscy czekamy. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Drużyna Beast zagra z United. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Stracona piłka. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Piłka opuściła plac gry. Out. Udało się odzyskać posiadanie. Bardzo świetny strzał. Aż szkoda, że ciut za wysoko. Tavares. Nie przeszła teraz piłka po dośrodkowaniu. Skutecznie ją zablokował. Teraz ich kolejna rozgrywanie. Cristiano. Rabia. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Szansa! Czy przełamie im pas? O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Tavares. Mieliśmy zagranie, ale zdecydowanie zbyt łatwo przechwycone. Tavares. Uderzenie, proszę Państwa! Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle wykonane. Tak czasem bywa, że na drodze do szczęścia staje poprzeczka. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. Cristiano. Huang. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Wypieszczone teraz to podanie, uwaga! Dobrze, ratuje, ale to jeszcze nie koniec. Jest gol, proszę Państwa! Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Tavares. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Rabia. Frankowski. Cristiano. Niepotrzebny rzut rożny. Można było teraz zachować się znacznie, znacznie lepiej. No to powinno być wyrównanie. 100% okazja. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. I teraz skuteczne wybicie piłki. Próba ataku ze strony United. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Będzie strzał. Uwaga! Zablokowany ten strzał. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Mieszone uderzenie, no ale jednak trochę za wysoko. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca.
Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Oj, po co takie zagranie? Odpowiedzi brak. Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Szkopu w tym, że z tego posiadania nie... Gol! Nie, nie, super! Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Zespół United próbuje konstruować akcję. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Tavares. Odzyskana piłka, dobre zachowanie. Lucas. Uwaga, za chwilę będzie być moment. Nic z tego, świetny refleks. Mamy centrę i głowę pod karną. Tak, wyglądało to całkiem, ale nic z tego. Robi się coraz gorzej. Proszę bardzo, dana interwencja, broni to. Odzyskana piłka, zobaczmy co dalej. Słyszymy gwizdek, kończący pierwszą połowę. Teraz na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Bez wątpienia było przewinienie. Będzie wolny. I sędzia wyciąga kartę. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba grać. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Próba ataku ze strony United. Przejęte teraz bardzo niebezpieczne podanie. Brawo. Uwaga! Nie może go spasować! Jeszcze raz blokuje strzał! Widzicie jak auto na drużyny przeciwnej. Cristiano. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odwrót na połowie rywala. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że mnie to robi. Uwaga! Mocny strzał! Ale się zastawił blisko. Ładnie płynął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Szukawka w lekarne. Cóż, była to szansa bramkowa.
Była i się zbyła. Udało się przejąć piątkę. Pozostało jeszcze 30 minut do końca boiska. Teraz bardzo ciekawa skutek. I aż szkoda. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z Radka mogą go pomogać. Cóż, prowadzą, mogą dać, aby pograć przeciwnej drużynie. Przeczny podmoc się za 10 szybki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie wyjaśniać tego podmoc. Gra wstrzymana, ale swobodnym wejściem przeciwnika. Może być groźnie. Mogą teraz ruszyć z piątką. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Tavares. Przeniesienie teraz ciężaru na drugie skrzydło. Bez problemu odbieramy piłkę. Ma piłkę, jak jest mocno przodu. Szansa teraz na wyrównanie. A jedna zamienie! Wyjęła to! Przy strzale z tańskiej zmiałości trzeba mieć niesamowity refleks. Opłata, ale piłka prze! Chorobrywka w górze. Mamy decyzję o spalonej. Tavares. Cudowna gra, piłka do przodu, nie wierzę szansa do oczu, nie wiadomo! Jaka jest szansa od obrony strzał, tak bliska, niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Lukas. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Ale nic z tego nie będzie. Spalony. Jednak spalony. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Przecina teraz ośrodkowanie. Doskonale znamy stawiną obrony. Teraz prowadzi ten rajd do środka boiska. Prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. No i chyba teraz muszą się kontratakiem. A jedna. Offside. Chyba wszyscy są lekko zaskoczeni. Brady. Dobra interwencja. Wyczyny miał ataku. Patrzę na zegarek, to już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Proszę strzelca, gol! Remis! Na minuty przed końcem meczu! Aż to będzie języczna konfuzja! Mamy wynik remisowy, 1-1. Przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Barana. Mają teraz szansę na kontratak. Ten kontratak zaczął się mieć, ale nic z tego nie wyszło. Tavares. Patrzę na zegarek, a mecz dobiega końca. Gol! Tak to właśnie piłkę wyrwa! Dowodą golu przed! Wybiera rozstrzyża dalsze tego meczu! Ale pamiętajmy, że to z własnej komisji, a też najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Sędzia identyfikuje, ale puszcza się. Dobre odstawianie, udało się zablokować to dośrodkowanie. Brady.
potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty do przodu. Szachy. Dobre zachowanie. Ostatnia szansa na wygranie w tym meczu. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół Gospodarstwa.